Kolejny policjant strzela 18 razy w plecy czarnoskórego mężczyzny. I znowu to samo. Mówienie o tych zdarzeniach zaczyna przypominać słuchanie zaciętej płyty. Biały policjant bez wyraźnego powodu zabija czarnoskórego nastolatka. Trzech młodych mężczyzn szło chodnikiem, gdy nagle drogę zajechał im policjant w cywilu, pracujący w tej chwili dla firmy ochroniarskiej. Nie wiadomo, jakie były podstawy zatrzymania, jednak policjant twierdzi, że widział, jak jeden mężczyzna trzyma się za pas podczas ucieczki. Po chwili policjant zgubił z biegów, by chwilę później zauważyć jednego z nich w krzakach. Był nim 18-letni Von Derrit Meyers Jr. Chłopak zaczął uciekać, więc policjant wystrzelił w jego kierunku 18 razy. Funkcjonariusz twierdzi, że to 18-latek pierwszy oddał strzał. W miejscu zdarzenia zabezpieczono mały pistolet. Na miejscu zbrodni zgromadziło się około 300 osób. Spokojne do tej pory sąsiedztwo stało się miejscem demonstracji. Kilka policyjnych radiowozów zostało uszkodzonych. You are now considered an unlawful assembly.